W takim razie przechodzimy do punktu K. Panie Przewodniczący, proszę o referowanie. Dotyczy korekty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie poprawy programu bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, bezpiecznie Kraków. Obniża się wysokość środków finansowych zabezpieczoną uchwałą nr 24 tego na bezpieczny Kraków i w tej chwili kursie pierwszą będą program szkoleniowy koordynaty dla klas 1-3 szkół podstawowych kwota 3900, turniej sportowy 3000, zakup agrobetu 4000 i szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 1000 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie w związku z zarządzeniem prezydenta nr 2504 przez 2012 z dnia 19 września 2012, gdzie zostały obniżone środki, tak, to potem 2000 zł, także tak doprowadzamy korekcję tej uchwały i obniżamy środki po prostu na te same zadania, które były. Dziękuję, dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja mam taką sugestię, panie przewodniczący, i jeden i drugi oczywiście. Czy do tego uzasadnienia, bo dla mnie to ono brzmi bardzo lakonicznie, no, trzeba by się wczytać w zarządzenie pana prezydenta z 11 września. Czy moglibyśmy dopisać, że zarządzenie to dotyczy zmniejszenia puli środków przeznaczonych na właśnie... Ale mamy, Rafał, w pierwszym paragrafie obniża się wzrost środków zabezpieczonych. Wy tą uchwałą to już wcześniej podnieść. No obniża się, ale nie wiemy dlaczego. A uzasadniamy, bo jest zarządzenie prezydenta. Ja bym sugerował, żeby jednak dopisać, co ono... Czy to będzie w ramach autopoprawki, czy poprawki, jak pani? Obniżenia, dotyczące obniżenia środków, tak? Tak, no na przykład. Na przykład, czy mam zrobić autopoprawkę? Zrób autopoprawkę, bo tak ładnie. Czy autopoprawka? No i niech ona patrzy. Czy autopoprawka po prostu to... Pan jest aktywny. Nie, jeden wystarczy. Czyli to jest autopoprawka w takim razie pana przewodniczącego. Jeszcze pani Patrycja. Nie pamiętam, czy mógłby pan powiedzieć, które zadania, o ile zostały obniżone, a nawet nie o ile, ale które, jaka to jest różnica? Kwota to jest z reguły mamy na tym wzorem na równiku 14 tysięcy, w tej chwili mamy 11 900 i z pierwszego zadania zostało zdjęte 100 zł i z ostatniego zadania 2000 zł. Znaczy z tego szkolenia z pierwszej pomocy? Pierwszej pomocy przy 2000 zł, tak. Zostało to uzgodnione wszystko, także... Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w takim razie poddaję rzeczoną uchwałę projekt Komisji Bezpieczeństwa pod głosowanie Szanownej Rady. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jeszcze raz, proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt Komisji Bezpieczeństwa został...